We were undiscovered, didn't care for one another. Hejka, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. I jak to mówię, nowy dzień, nowe przepisy. Dzisiaj, słuchajcie, jest strasznie, strasznie ciepło, ale to dobrze. Ja uwielbiam lato, uwielbiam jak jest gorąco, uwielbiam, po prostu uwielbiam lato. I słuchajcie, z racji tego, że jest tak ciepło, to nie chce nam się zjeść normalnego śniadania, tylko mamy ochotę na shake'a, na takie smoothie. Dlatego też zrobię smoothie. Mam tu dwa banany, jagody mrożone, do tego napój sojowy. I myślę, że tyle. Piotrek, może dodam jeszcze masła orzechowego, czy nie? Może dodam jeszcze tak łyżeczkę masła orzechowego. I tyle. I teraz wszystko to zblenduję i będzie takie śniadanko. Dajcie znać, czy jak jest upał, to też wam nie chce, to też wam się nie chce jeść i wolicie jeść jakieś płynne rzeczy typu właśnie smoothie. I nie wiem, ja jeszcze lubię sałatki jeść. Dobra, idę. Jeszcze jestem zaspana, bo co mówię. Dobra, idę to zblendować. Shake gotowy. Nie dodałam, słuchajcie, jednak masła orzechowego. Jest tylko banan, mrożone jagody i napój sojowy. Spróbujmy. Ale słodkie. Ja bym się nie spodziewałam, że będzie takie słodkie. Ale pyszne. Dobra, idziemy jeść nasze śniadanko. Hejka, słuchajcie. Piotrek postanowił zabrać mnie dzisiaj na randkę i to będzie śmieszna randka, ponieważ jedziemy na mecz. Jaki mecz, Piotr? Do Banina ogólnie. Tak, czyli jedziemy obok nas na mecz B klasy, gra Pomorzanin Banino z Ceramik Łubiana. Już byliśmy na jednym meczu, jak grali chyba z Żukowem. Tak, z GKS Żukowa. Więc taka dzisiaj randeczka. Będzie fajnie. A co do tego smoothie, to było przepyszne. Już dawno nie jadłam smoothie, nie piłam smoothie i było pychanie. A było super, szczególnie na taki właśnie gorący poranek, no. Duszno, jak po prostu nic się nie chce jeść. Wydaje tak. Mi się, że dużo osób tak ma, że jak jest tak gorąco, to się nie chce jeść. Właśnie się pytałam, żeby powiedzieli, czy też tak mają. I słuchajcie, właśnie fajnie do takich smoothie dodać czegoś mrożonego, jakiegoś mrożonego owoca. Tak jak wam pokazywałam we wcześniejszym filmie, ja często daję banany po prostu z zamrażalnika, a tym razem miałam jagody i bardzo polecam właśnie dać. Widzisz? I pewnie odezwiemy się do was później, a ja słuchajcie, niestety muszę iść ubrana w długich spodniach, bo zapisałam się na depilację laserową i nie mogę się opalać. Więc będę cierpieć ubrana na długi, ale myślę, że będzie warto, bo już ta depilacja mi się marzyła od lat. Dzisiaj, na obiad dzisiaj zrobimy sobie tak, pieczone ziemniaczki, które zaraz wylądują do piekarnika, później je przyprawię po upieczeniu, dodam papryki ostrej i soli. Tutaj mam szparagi już przygotowane i słuchajcie, do tych ziemniaków zrobimy sobie taką sałatkę z sałatą, rukolą, papryką, ogórkiem, pomidorem, rzodkiewką, grillowanymi właśnie szparagami i słuchajcie, mistrz. Mistrz mistrzów to są te kawałki wegańskie, kawałeczki takie ala taki kurczak, bym powiedziała. I to jest tak pyszne. Mówię, tak pyszne, że szok. Specjalnie, my to ogólnie jakiś czas temu kupiliśmy w Biedronce i strasznie nam zasmakowało, ale jak już na następny dzień pojechaliśmy, to w ogóle tego nie było. Ale dowiedziałam się, że właśnie w Kauflandzie jest ta firma, więc wczoraj pojechaliśmy do Kauflandu i kupiliśmy te kawałki, także jak macie Kaufland, to serdecznie wam polecam, bo jest to najlepszy zamiennik mięsa, taki gotowy, jaki w życiu jedliśmy. Jest to pyszne. Także będzie taka sałatka z tymi bezmięsnymi kąskami, szparagami i do tego pieczone ziemniaczki. A, no i zapomniałam wspomnieć, że wróciliśmy z tego meczu i Pomorzanin Banino wygrał 5-0, także gratulacje. A swoją drogą spaliłam się jak farmer na ręku. Trudno, robię obiados. A szparagi robię tak, że na patelnię grillową dałam odrobinę wody i teraz podduszę te szparagi na tej wodzie. A później dodam oleju i ja dodam oleju smakowego do nich.
ale na razie zostawię, żeby się troszkę poddusiły. I teraz słuchajcie, jak one mi się lekko poddusiły i cała woda wyparowała, to dodam oleju. Ja akurat dodam pomidor, czosnek, bazylia. I niech jeszcze mi się pogrillują chwilkę. A tutaj już pokroiłam warzywa, ogórka, paprykę, rzodkiewkę, pomidora. I zaraz zrobimy sobie razem sosik. Szparagi już odstawiłam, ale jeszcze z kwiercią. Jeszcze na koniec posypałam je solą i na razie je podstawiam. A tutaj już sobie przygotowałam sosik i postanowiłam, że zrobię na bazie skyra, żeby po prostu było więcej białka. I mam tutaj dwa skyry naturalne, do tego trzy spore łyżeczki musztardy miodowej, dwie łyżeczki miodu. Soku z cytryny lałam tak na oko, myślę, że dwie łyżeczki będą. I tą cebulę suszoną dałam chyba, kurczę, jedną i pół łyżeczki jakoś tak, może dwie. I odrobinę soli. I teraz wszystko razem wymieszam i będziemy mieli taki sosik. I te kąski a la mięsne usmażę po prostu na tej oliwie z pompką. I tyle. Tak się już prezentuje część sałatkowa. Ten sosik ogólnie jest przepyszny, jak coś. Także polecam. Normalnie pewnie zrobiłabym bez skra, bo to jest zawsze moimi bazowymi sosami do sałatek to jest właśnie miód, ocet, woda, musztarda i tyle. A tutaj właśnie jeszcze dodałam tego skyra i właśnie tej suszonej cebuli. Jest przepyszna. Także mega ogromna porcja warzyw na dzisiaj musi być. I słuchajcie, obiad gotowy. Prawie cały talerz warzyw. Trochę ziemniaczków. I jednak dodałam tylko soli. Nie dodawałam ostrej papryki. Uznałam, że tylko sólnik będzie. No i te przepyszne kąski. Także idziemy zajadać. Piotrek już nie może się doczekać. Piotrek od wczoraj mi gada o tym obiedzie, bo miałam wczoraj zrobić. Nie? Tak. Dobrze, idziemy. Szamać. Jezu, ale ja wam powiem, że ja tak kocham lato przez to, że można jeść warzywa i są pyszne w smaku, bo w zimie to mam takie, wiecie, że jak mam zjeść warzywo, to kocham warzywa, ale zimą jak mam zjeść pomidora, no to jest mi smutno bardzo, bo to nie ma smaku. A latem pyszne warzywka, wszystko smakuje tak pysznie, dlatego jest ich tak dużo. Dobra, już nie gadam, idziemy, pa! Na kolację postanowiłam, że zrobimy sobie gofry na słodko. I uznałam, że włączę kamerę i od razu będę z wami tu robić. Postanowiłam, że zrobię je na skyrze, więc daję tutaj pudełeczko skyra. Ogólnie to powiem wam, że z tą sałatką to przegięłam, bo Piotrek powiedział, że było jej tak dużo, że już przez najbliższy czas nie chcę słyszeć słowa sałatka. Jest trochę lipa. Ale trudno, trochę warzyw też musi jeść w centrum. Dobra, dałam skyra, dwa jajka, łyżeczkę proszku do pieczenia. Erytrytol. Myślę, że dam dwie łyżki tego erytrytolu. Cyk. Takie czubate łyżki, nie? Dałam. Do tego szczypta soli. Ok. Odrobina napoju sojowego albo mleka. Teraz to wszystko wymieszam. Jimmyś, proszę cię. I teraz dam mąkę. Ja daję mąkę owsianą. Mam takie miarki. Nie wiem, ile te miarki mogą mieć. Dobra. Kurczę, wiecie co? Nie wiem, ile tej mąki dam. Trzy takie miarki. A ile ta miarka ma? Powiedziałabym, że gdzieś 20 gramów. Tak to jest, jak się robi na oko. Dodam jeszcze troszkę mleczka, odrobinkę. Bo ja wolę, jak gofry, ciasto na gofry ma taką gęstą konsystencję. O, i ma taką konsystencję gęstą. Spoko. To włączam gofrownicę teraz. Pierwsze dwa gofry gotowe i słuchajcie, ostatnio słyszałam, żeby gofry były chrupiące, to od razu po wyciągnięciu należy je położyć na jakąś kratkę do wystygnięcia, więc zobaczymy, czy będzie spoko. I jeżeli chodzi o to, z czym zjemy te gofry, to już wam pokazuję. Tutaj pokroiłam sobie cienkie plasterki brzoskwinie i do tej brzoskwini zrobimy sobie
słony karmel, sosik, mój ulubiony, mega prosty, który często robię właśnie do różnego rodzaju słodkości. I jeżeli jeszcze nie próbowaliście takiego połączenia, to koniecznie to zróbcie, bo jest sztosowy. Zaraz Wam już pokazuję. Do wykonania tego sosu będę potrzebowała masło orzechowe, syrop klonowy, mleko albo napój roślinny i szczyptę soli. I jest to easy peasy, już Wam pokazuję. Do miseczki daję taką dużą łyżkę i tyle masła orzechowego. Do tego dam 2 łyżeczki syropu klonowego. Cyk. Szczyptę soli. Cyk. Cyk. I stopniowo będę nalewać mleka napoju sojowego. Na razie wleję tyle. I wszystko wymieszam. Jeżeli będzie za gęste, to jeszcze dodam mleka. Z tego ma powstać taki gładki konsystencji sosik. I sosik ma taką konsystencję sosowatą. Mówię Wam, jest to ekstra sos, więc bardzo Wam polecam zrobić taki do omletów, do placuszków, do gofrów. Idealny. Mega prosty. I tak oto prezentują się gofry. I my idziemy jeść naszą kolację i słuchajcie, odpalamy sobie serial. Teraz oglądamy serial Łasuch na Netflixie. Bardzo, bardzo spoko, więc Wam polecam. I na dzisiaj to by było wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że te przepisy Wam się w jakiś sposób przydadzą. Może się zainspirujecie. A ja jeszcze raz dziękuję bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Buźka, pa!